Cześć kronikarki i kronikarze. Witam w kolejnym odcinku serii Steel Rising. Poprzednim razem zakończyliśmy odcinek na nowym poziomie oraz zwiększeniu efektywności olejarek. No i dostaliśmy się do nowego obszaru. Kotylion. W kwartale luksemburskim naszej nowej, zupełnie nowej dzielnicy. No zobaczymy. No, monsieur. I order you not to. As long as I am alive, you will not set foot outside. Do you intend to keep me in your cursed inn forever? That's a strange way to treat a customer, chère madame. I want to keep you alive, mon ami. I'll be reasonable. The machines are gone, you can see the coast is clear. There's no way. You are not going through that door until I say so. Bon sang, what did I do to deserve this? Oberżystka. Pardonnez-moi. Oh! Grand Dieu! Well, wasn't I right, cher monsieur? Shh, will you hold your tongue? Do you want to get us all killed now? Do not fear. I have no intention of harming you. I just want a word, je vous prie. Śmieszne niektóre są te interakcje. No nic tam. Okej, nie chcę gadać, to nie. Widziałem to z którejś tam strony. Stąd chyba? Coś mało wrogów. Sztabka brązu, może sztabka orykalku, co? Czy to by znaczyło, że te cztery dzielnice są takie bardzo podstawowe? A skąd ty się tu wziąłeś? My God. Jest jakiś potężniejszy przyjaciel. Feniks na buffie, co? Nie wiem, skąd on się wziął. Te powozy, rozumiem, dostarczają po prostu
żołnierzy na jakby w region, nie? No mają takie robociki, które obecnie robimy, chodzące, kroczące. Mamy ten jarmark. Ciekawe. Już raz to mi się tak zbugowało, ale zazwyczaj wymagało to jednego kliknięcia. Niestety nie daje tym dodatkowych przedmiotów. Czy tu mam jakieś dodatkowe pułapki? Ciekawy obszar, taki zrujnowany, jakieś te hala, nie? Ten jarmark. Tak trochę pionowo mogę eksplorować. To spoko. O, no spróbujmy. Jop. Tam mogę się przedostać. Czy tutaj wszedłem? Czy to był ten way in? Tak, tak, byłem. No, dokładnie, okej, okay, dobra. Jep. No tam dużo bestii jest. Ja tam na drugą stronę się nie przedostanę, ale bym Serenita. Mogę iść dołem, mogę iść górą. Z drugiej strony, po co mi dalej tę platformę? Na pewno to nie skurczy. Mogę tędy. Thank you.
Wow, już to w ogóle nie jest zniszczone. Zużyję je. Zamontuję sobie coś innego. To w połączeniu z sokiem i skupem granat błyskawy jest całkiem spoko. No, miałem się utrzymywać na poziomie 100 z kapsułkami. No, nie powiem, żeby mi się to jakoś udawało zbyt skutecznie. Mam hak biskupa, tutaj nowy obszar. Wiem, że tutaj też mogę iść w prawo. Czy oprócz okej, dobrze, to jest. Pokoju w pokoiku. Co to? O nie, wytrenął. Ofiarzyna. Dawno go nie było. Strasznie ciemno w tym. Ojej, i tak mi to będzie tutaj prześladować. Ciekawe, że to jest celowe. Czy mam jakieś omamy? Tam na pewno się mogę jakoś dostać. Czy muszę się tam dostać, bo tam jest item. Jakoś na górę, no ale to chyba wiem jak, nie? Tak. O matko. Ohoho. Dobra, czyli tu byłem. Byłem? Nie. Też taki labirynt jak w Tulera. No dobra, ale to chyba już wiem, ja myślę. W sensie... Tu. Matko kochana, nie spodziewałem się takich rzeczy.
Alchemia. No tak, taran na pewno będzie alchemiczny w tym, w tej mapie, bo item z nie... Taran, tytan. No właśnie, item z niego nazywa się taran alchemika. Mam kilka tych chwil odporności na alchemię, na pewno ich nie sprzedawałem. Czyli tutaj przybyłem. Tam jest skrót, czyli tędy droga. Matko jedyna. Jak ich nie zbiorę, to będę myślał, że tutaj jeszcze nie byłem. Po prostu mnie to będzie tak myli, zwłaszcza, że to jest ich... Chyba to jest sposób na jeszcze bardziej właśnie jakby dowalenie graczowi. To chyba specjalnie nie znika, co jest kiepskie. To jest dwóch kobali. Oh my. Przydałoby się jakoś rozdzielić. To będzie ciężki pojedynek. No. Czy ja tam doskoczę? Powinienem. Zastanawiam się, czy coś... Tam ktoś jest na dole. No masakrycznie tutaj się pogubiłem na tej mapie. Na górę z powrotem. Wszystkich stringerowałem, ale to może dobrze. Czy to znaczy, że mogę w ten sposób ich pominąć? Albo po prostu... Wydaje mi się, że jak nie narobię hałasu takiego... No spróbujmy. Jej.
dobrze, wejdź tam. Nie wiem, czy się nie zaklinowałem. Dobra, jeden jest done. No to troszkę kiepsko się tutaj znalazłem w tym miejscu. Ojarka. Przyda się jakiś granat. Może szkoda mi tego. Oni są jacy w ogóle? Właśnie nie wiem, czy oni są ogniowi, czy nie. Tutaj się troszkę podniszczy. Zmienię sobie... Aj! Dwa potężne jakieś tutaj stworki. Ten się tam zaklinował teraz. A ja z nim. Matko kochana. Okej. Tragedii nie ma. Trochę surowców poszło, no ale jako, że mi kazali walczyć z nimi dwoma, dusz trochę jest, no to powiedzmy, że zrobiłem to może nie z gracją, ale bezpiecznie. Item w postaci broni. Dziennik, no właśnie, miejsca. Tak się zaaferowałem tą walką, że nie zauważyłem, że kamera mi się rozładowała. Dobra. Ruiny jarmarku w Saint-Germain. Od czasów średniowiecza w tych budynkach odbywał się jarmark, na którym paryscy rzemieślnicy mogli sprzedawać swoje wyroby. W 1762 roku zostały one zniszczone przez pożar i nigdy ich nie odbudowano. Od tamtej pory ten opuszczony teren stanowi kryjówkę przestępców, pragnących uchronić się przed szubienicą. Zadanie jego oczyszczenia powierzono królewskim automatom. I... Kowal Drwal. No. Przed wcieleniem do armii królewskiej drwale zajmowali się sianiem drzew i obróbką drewna na potrzeby marynarki wojennej. Teraz są wykorzystywani do budowania i ustawiania barykad blokujących dostęp do wielu strategicznych punktów Paryża. W starciu z tym przeciwnikiem posługują się ciężkimi deskami, którymi wymachują niczym pałką. Co? A, no i nowy item. C. Zwinność, siła. Kontratak. To jest coś jak, pamiętacie, mieliśmy taki falcjon, który też był podobnym rodzajem broni, tylko że miał taki wir. To jest coś, co dosyć jest fajne, bo ma wysoki paraliż. Ma wyższy niż moje obecne szpony. Na poziomie 4. Zniszczenia też sobie, niczego sobie. No... A nie, bo to, Jezu, to podobno jest z pistoletem.
Tak, paraliż niższy, no ale to bym nadrobił poziomami. Tak, minus 3 poziomy. Zwinność niższa, siła wyższa. Tak, znowu, to jest coś dla kogoś, kto łączy siłę ze zwinnością bardziej niż dla mnie. Ma kontratak. Zobaczmy sobie. Fajne. Sztylet taki i... Tak, coś co łączy w sobie z broń wojowniczki i tancerki. Ma bardzo ciekawy ten kontratak, bo wydaje mi się szybszy. Ale może to jest tylko kwestia animacji. Nie wiem, czy te animacje mają wpływ na okno. Nie jestem też pewien dalszej drogi. O, tam coś jest. No kompletnie tutaj jestem zagubiony na tym jarmarku. O, tylko kochana. Żeby tędy droga? Na pewno. Mogę odblokować skrót. I tutaj mam dalszą trasę. Ale to już będziemy eksplorować w kolejnym odcinku. Tymczasem trzymajcie się ciepło. I do następnego razu. Dzięki za dzisiejszą wspólną zabawę. Kronikarki i kronikarze, niech moc giczyzmu będzie z wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i sztosowego tygodnia.